Stali się kolonią, brytyjską kolonią Palestyny. Muhammad Amin al Husaini rozpoczął swoją karierę w armii tureckiej podczas I wojny światowej, wtedy, gdy popełniano ludobójstwo na Ormianach, ostatecznie skierowali się w stronę Niemiec. Jedną z rzeczy związanych z międzynarodowym faszyzmem jest to, że niektóre z najważniejszych ruchów faszystowskich obecnych obecnie na ziemi rozpoczęły się w okresie kolonializmu ponieważ kiedy faszyzm miał swoją pierwszą rundę, imperialne potęgi Europy i zasadniczo kolonie wciąż bardzo się rozwijały to właśnie na wielu z tych terytoriów kolonialnych niektóre z faszystowskich mocarstw były w stanie pomóc w kiełkowaniu ruchów faszystowskich jako środka do odbudowy tych terytoriów kolonialnych i zasadniczo obalenia imperiów na przykład na Bliskim Wschodzie Amin al-Husayni ostatecznie został generałem dywizji w Waffen SS. Na samych Bałkanach istniały trzy muzułmańskie dywizje Waffen SS. Zajmowały się również propagandą dla Japończyków w Azji. Po stronie syjonistycznej w okresie międzywojennym nastąpił rozwój Bejtaru. Obecnie wojujący syjoniści nie lubią słyszeć, że Bejtar jest określana jako faszystowska. Tak samo jak nie lubią nazywać Władimira Jabotyńskiego lub Zeewa Żabotyńskiego, jak sam siebie określał jako faszystę. Zasadniczo uznałbym go za faszystę z wielu powodów. Co prawda dawał do zrozumienia, że w państwie syjonistycznym powinna istnieć rotacyjna prezydentura między Arabem a Żydem. Zasadniczo nie uważał, że pracownicy w nowym państwie syjonistycznym powinni mieć prawo do strajku. To uosobienie poracjonistycznej ekonomii to właśnie Mussolini nazwał faszyzmem poza tym Władimir Jabotyński był rasistą uważał że żydzi pochodzenia europejskiego są lepsi od tych z bliskiego wschodu a to byli jego chłopcy na posyłki poza tym tworzył sojusz z jednym z najbardziej brutalnych pogromców w Europie wschodniej Jednym z głównych elementów ukraińskiego faszyzmu był Symon Petlura. Organizacje rządzące dziś na Ukrainie cytują Petlurę jako jednego z ich wzorów do naśladowania. Był brutalnym pielgrzymem. I w końcu został zastrzelony w 1925 roku w Paryżu przez żydowskiego emigranta, którego rodzina została zamordowana przez Pedlarus Pogromus. Facet został uznany za niewinnego. Paryż w okresie międzywojennym nie był środowiskiem sprzyjającym Żydom. Faktem jest, że po tym, co Petlura zrobił ludności żydowskiej, człowiek mordujący go był postrzegany jako całkowicie usprawiedliwiony. Sam fakt, jak dla mnie, że Jabotyński popierał kłamstwo z Peplurą, całkowicie go dyskwalifikuje. Poza tym przeszedł szkolenie wojskowe w szkole kadetów marynarki wojennej Mussoliniego. Byli oni oceniani przez Mussoliniego i śpiewali faszystowski hymn. Ponadto zbierał również złom, aby wspomóc włoski wysiłek wojenny po inwazji Mussoliniego. Beyond that, uh, the Beitar took military training in Italy at Mussolini's Naval Cadet School. They uh, were reviewed by Mussolini, and uh, they sang the fascist anthem. And in addition, the Beitar also collected scrap metal to aid the Italian war effort after the invasion of Mussolini, after uh, the invasion of Ethiopia by Mussolini. Warto również zauważyć, że osobistym sekretarzem Jabotyńskiego był Benchion Netanyahu. Benchion Netanyahu był również żałobnikiem na pogrzebie Jabotyńskiego. Był ojcem i politykiem. Druga wojna, fanfary i Ben Chi Jon Netanyahu. Powtórzę, zbierali złom dla wysiłków wojennych Mussoliniego przeciwko Etiopii, śpiewali włoski hymn faszystowski, kiedy byli oceniani przez Mussoliniego, a sam Jabotyński opublikował artykuł we włoskiej gazecie syjonistycznej, wskazując, że w rzeczywistości była to ideologia, sojusz ideologii, a nie zwykła realpolitik. To coś, co było kontynuowane. Pod koniec 1990 roku zarówno Partia Republikańska, jak i Izraelska Partia Likud wysłały delegatów na Krajową Konwencję National Alliance włoskiej partii faszystowskiej kierowanej przez Gianfranco Fini. Był to następca włoskich czarnych koszul.

Przez pewien czas dążyli do sojuszu wojskowego z nazistowskimi Niemcami, aby pozbyć się Brytyjczyków z Bliskiego Wschodu. Nigdy nie zaszło to za daleko, ale była to bardzo interesująca propozycja. Nie było to odosobnione zjawisko. Likud prawdopodobnie wysłał przedstawiciela na Krajową Konwencję Włoskiej Partii Faszystowskiej. Najważniejszym elementem i faszystowskim elementem w ruchu syjonistycznym, moim zdaniem, są Żydzi Bormana. W przypadku Netanyahu, jak zobaczymy, prawdopodobnie będziemy musieli się tym zająć w naszym następnym programie. Netanyahu wydaje się wypełniać lukę między Bejtarem a Żydami Bormana. Jest to dość niezwykłe. Mówię o ostatnim konflikcie. Zamierzam tylko, może wkleję kilka linków. Cóż, zanim przejdę do historii tego konkretnego konfliktu, myślę, że warto powiedzieć. W tym momencie istnieją niezbite dowody na to, że Izraelczycy w przededniu ostrzegali swoje służby wywiadowcze o tym, co wydarzy się 7 października. Powiedzieli przecież, że nie wierzą, że to możliwe. Egipt ostrzegał ich, że coś się zbliża. CIA było tego świadome. Nawet niezależni fotografowie byli tego świadomi. Było więc wiele wcześniejszych ostrzeżeń. Doszło do bardzo prowokacyjnego incydentu, w którym grupa prawicowych osadników, naukowców o podobnej ideologii, a także prawicowych rabinów zasadniczo paradowała lub demonstrowała w meczecie Al-Aqsa, Jednym z najświętszych miejsc islamu. Jest również postrzegany jako miejsce świątyń, które zostały zbudowane przed Izraelem i rzymską diasporą. Tak więc zarówno Żydzi, jak i Izraelczycy twierdzili, że ten obszar jest świętym miejscem. Ale inwazja prawicowych Izraelczyków na meczet al-Aqsa może być postrzegana jedynie jako prowokacyjna i upokarzająca. Podejrzewam, że mogło to mieć na celu wywołanie tego, o czym już wiedziano, że jest to początkowa operacja Hamasu lub zbliżająca się operacja Hamasu. Jeszcze raz Izraelczycy zostali o tym wcześniej ostrzeżeni. Interesującym aspektem jest fakt, że przed rozpoczęciem konfliktu z Hamasem na giełdzie w Izraelu miała miejsce intensywna sprzedaż akcji. Wygląda na to, że ktoś posiadał wiedzę i zbił na tym fortunę. Omówimy sytuację na giełdzie izraelskiej, a także wpływ izraelskiej oligarchii. W kolejnym odcinku zajmiemy się związkami Netanyahu, z procesami pokojowymi i, jak to określono, systemami morskimi. Jednak nurtuje mnie przypuszczenie, że Izrael planował ten konflikt znacznie wcześniej. Nie sądzę, żeby byli tym zaskoczeni. Jestem przekonany, że mieli o tym wiedzę wcześniej. Jeżeli rozważamy fakt, iż zostali zaskoczeni, to wydaje mi się, że jest całkiem prawdopodobne, iż celowo na to pozwolili. Warto zauważyć, że coś podobnego na dużą skalę miało miejsce na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych i rynkach towarowych w listopadzie 1963 roku, a także miało miejsce we wrześniu 2001 roku. Wygląda na to, że dokonano tego na giełdzie izraelskiej.